29 lipca 24 roku i wypadł do lasu zobaczyć, co słychać. Jest godzina 15:30, a my wchodzimy zobaczyć nóż, widelec. Może się coś znajdzie. Słonko jeszcze niby wysoko, ale już jest stosunkowo późno. Półtorej godziny chodzenia po lesie z tym oto szczurem. Proszę. Zbiory. No, sami zobaczcie. Trochę z jego stoporych. Jeden prawdziwy. Gołąbki zielonawe. A tak to pieprznik ametystowy. Ususzony od razu. Także jest dobrze. Nie trzeba będzie go ogarniać. No ja zadowolony jestem. Jak na tą porę, późne popołudnie, nieźle. Teraz trzeba siedzieć, posilić się paluszkami bardzo dobrymi. Nie wiem, czy słyszeliście, ale kilka dni temu właścicielowi, producentowi paluszków spaliła się fabryka. Zadeklarował, że mimo wszystko, jaka go tragedia spotkała, pracowników nie zwolni. Warto zatem go wesprzeć. Wesprzeć tą firmę poprzez kupowanie jego produktów. Ja akurat lubię paluchy grube. Grubych nie było. Wziąłem cienkie. Równie dobre. Ten jegomość też lubi. Sami widzicie. Także kupujcie, wspierajcie lokalnych przedsiębiorców. Po zjedzeniu oczywiście opakowanie wziąć ze sobą do koszyka. No ja jestem zadowolony. Może nie za dużo, ale na sosik będzie, na zupkę będzie. Sami ocencie. Ja się cieszę. Z miasta się wyrwałem, pochodziłem, odpocząłem. I jest fajnie. Słonko świeci, wiaterek wieje. Nie ma tego gorąca, co w mieście panuje. Jest dobrze. Cisza, spokój. To, co człowiek lubi najbardziej. Ja już będę się z wami żegnał. Dzisiaj naprawdę króciutki wrzucik. W lesie sucho. Także też nie ma co się jakichś cudów spodziewać. No ale, jak już wspomniałem, grunt, że się pochodziło, odpoczęło. Na sosik się grzybów nazbierało. Lecimy do samochodu. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć. A, byłbym zapomniał. Wiem, z pełnymi ustami się nie mówi. Ale cóż zrobić? Potrzeba chwili. Nie obrażę się, jak zostawisz jakiś ślad po sobie, skomentujesz. Udostępnisz. Zalajkujesz. Także już. Do następnego. Cześć.
No nie byłbym sobą, gdybym tego nie nagrał. Patrzcie, jaki syf ludzie zostawiają. I patrzcie, co tu rośnie. I jaki śliczny. Zdrowiutki. Zakopiemy. Grzybka oczyścimy. A śmieci weźmiemy.